Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj u mnie znowu coś nowego, a mianowicie stacja ładowania, powerbank, jak to chce, wiaderko na prąd, Alpower R1800 i w zestawie razem z tym, z tą stacją ładowania jest składany 200-watowy panel, też od Alpowera, także zapraszam na prezentację i testy. No to zaczynamy. Z czym to się je? Na pierwszy rzut oka widzicie jeszcze jedna stacja ładowania. To jest akurat Alpower 2500, R2500. To taki młodszy brat Alpower R1800. Praktycznie różnią się tym, że jest większa pojemność baterii, ale nie do końca, o czym za chwilę powiem. I panel tutaj mamy właśnie od Alpowera. 200-watowy, także o panelu będzie też za chwileczkę co dzieje jak. I tak, lecimy ze stacją, że tak powiem, suche dane, najważniejsze. Waga to jest 17 kg, pojemność deklarowana to jest 1152 Wh. To akurat sprawdzimy i za chwilę zobaczymy, ile procent uda się wyciągnąć po stronie AC, także dojdzie następna tutaj do testowania. Tutaj widzicie, co wchodzi prądowo i solarnie, i strona AC, czyli taka gniazdkowa, że tak powiem, i to, co najważniejsze jest, czyli z panela więcej jak 95 V nie może iść, to jest max 650 W max panel. Odnośnie tych watów i tych, to ja porobię osobnie materiały, bo panel panelowi, powiem wam, nierówny i jeden 650 będzie ok, a drugi 500 już będzie za duży. Ale to już kolejne odcinki zrobię w tym temacie. Myślę, że będzie ciekawie. I tutaj macie suche dane. Na wyjściu jest 1800 W. 3000 w piku może pociągnąć. Maksymalnie to chyba jest 30 sekund z tego, co słuchajcie, testowałem. Czyli jak zapniemy więcej jak 1800 W pod stronę AC, czyli tu pod gniazdka, to on się po prostu wyłączy. 30 sekund około ma, są wszędzie takie same. 30 sekund będzie trzymał. Takie do 2 kW i się wyłączy. I tyle. Także tak to jest robione. Jeśli tutaj przesadzicie, to też się wyłączy. Jeśli tutaj przesadzicie, też się wyłączy. Także jest zabezpieczone, żeby nic, słuchajcie, nie upalić. I tak, typ baterii. Już raczej chyba standard, czyli LFP, LiFePO4 tak zwane. I tutaj mamy wszystkie temperatury, w jakiej może pracować, czyli ładowanie od 0 do plus 40, rozładowanie od minus 10 do plus 40. Także można sobie tutaj fajnie działać w takich temperaturach. Oczywiście jest też do niego aplikacja, z którą zaraz się tutaj zapoznamy. Tutaj mamy kod QR. Akurat na tym urządzeniu mamy kod QR, tylko w instrukcji, ale na tym dużym kod QR jest z tyłu. Także fajnie, można sobie aplikację ściągnąć. Zaraz tu się, momencik, przerwę. Dobra, zaraz uruchomię aplikację. W zestawie jest jeszcze przewód sieciowy. I powiem wam tyle. Troszeczkę jestem zawiedziony, że wszystkie akcesoria od strony podłączenia właśnie tutaj panela albo czegokolwiek są w panelu. No ale trudno, no jest tak, tak producent przewidział, tak jest. Czyli mamy kabel tylko zasilający. I tutaj tak, słuchajcie, mamy z tej strony zaczniemy. Możemy dołożyć tutaj jeszcze baterie. One wyglądają w tym samym pakowaniu, są tylko, że już nie ma tych gniazdek i innych rzeczy, tylko dodatkowe baterie, także można to od strony DC rozbudować o kolejne magazyny. To około 10 kWh, jak jednego, tak drugiego, jak widzicie, tutaj złącza, tutaj złącza. Z przodu mamy 4 gniazdka, po prostu tak zwane, czyli 230 V i maksymalnie można 1800 W z tego sobie, słuchajcie, wyciągnąć. On już jest uruchomiony. Tutaj mamy zapalniczka, wyjście zapalniczkowe. Chcemy uruchomić to wyjście, klikamy. Znaczy, przepraszam, to jest do tego wyjścia. A tutaj chcemy uruchomić temat DC. No to włączamy tutaj, mamy uruchomione to i
To gniazdo, tak jak widzicie, 12V, 10A maksymalnie, czyli 120W, więcej nie, bo po prostu to też jest dużo już na takie złącze. Tutaj nam pokazuje też te wszystkie urządzenia, które są, że tak powiem, uruchomione. I tak, tutaj mamy typowo USB typ A, tak? USB A pisze 18W, USB C 100W, także tutaj już jeszcze nie poszaleć. I to, co mnie najbardziej cieszy w tym, to mamy dwie ładowarki, słuchajcie, indukcyjne 15W i jak kładę tutaj smartfona, to pokazuje mi szybkie ładowanie z indukcji, także fajnie, fajnie to sobie, słuchajcie, działa. Muszę z tego, bo on ma takie etui jeszcze dodatkowe, ale zaraz może ściągniemy i sprawdzimy, jak to działa. Ale jak patrzę, 100% naładowane, to tutaj się nic nie ruszy, po prostu. Także mówię wam, bardzo fajnie to działa i bardzo fajnie, że wreszcie mam pierwszego powerbanka, a już kilka przetestowałem, który wreszcie ma ładowarkę indukcyjną, że sobie przechodzisz, pyk, kładziesz telefon i już. I nie trzeba jakiegoś kabla i innych rzeczy, także super sprawa. I z tej strony mamy stronę wejściową, że tak powiem. Czyli tak, tu mamy bezpiecznik, tutaj mamy wejścia, panel właśnie, tutaj jest też dedykowana wtyczka, co wam za chwilę pokażę. I można tutaj dać maksymalnie 95V i tego trzeba pilnować. Co wam wytłumaczę też za chwileczkę, 13A maksymalnie. Ampery sobie jeszcze z amperami sobie poradzi, bo tam sobie ograniczy, ale wolty niestety potrafią zniszczyć urządzenie. Tutaj mamy złącze standardowe, także tutaj powerbank, stacja ładowania zarządza tym, jaki prąd przyjmuje. I mamy tutaj tryby też ładowania. To za chwilę wam pokażę w aplikacji. Czyli co, słuchajcie, zapinamy, żeby już... O, tą mu wtyczkę, cyk. Obracamy go. I będziemy ładować. Bo trzeba zrobić test, prawda? Także jest zapięty, słuchajcie, do ładowania. Teraz pasuje się połączyć z Bluetooth albo Wi-Fi. Za co chcę. Jeśli jest Bluetooth, to ja wolę Bluetooth, bo to jest po prostu szybciej przez Wi-Fi. No, z całego świata możecie sterować tym, tylko kto to będzie z całego świata tym sterował po prostu. Takie jest moje zdanie. Także mamy Bluetooth. Mamy aplikację. Klikamy aplikację. Szukamy. I jeszcze raz. I widzi tylko, słuchajcie, AR1500. Czego mi się pokićkało, że to jest 1800, a nie 1500, bo on ma 1800 na wyjściu, no trudno. Tak sobie, słuchajcie, nazwałem, no nic się nie dzieje, także życie, jakby nie było. I dobra, wchodzimy w niego, nie ma co się tutaj z tym cyngolić, że tak powiem. I tutaj wam pokazuję, co możecie... O, może słychać, włączyć. Wszystkie porty można sobie włączyć, wyłączyć, jak się pasuje. Tutaj nam pokazuje, co nam leci, 35%. 990 W idzie na ładowanie. A wchodzimy sobie tutaj dalej. I możemy też czas wyłączenia ustawić. A tutaj mamy, jakie jest ładowanie. Czy jest szybkie, czy standardowe, czy... wolne. Szybkie to jest 1500W, standardowe to jest 1000W i wolne to jest 600W. O, ma na razie, chyba ma szybkie ustawione. Fast ma ustawione, chyba fast, tylko że ta stacja tak szybko, szybkość nie rozpędza. No se na spokojnie podnosi, to tak troszeczkę dziwnie to wygląda. Na razie mamy ustawione szybkie. Standardowe damy. Co się stanie na standardowym? Trzyma dalej. Także do szybkiego może się, może musi sobie jakąś temperaturę osiągnąć albo coś. Powiem wam, aż tak głęboko w to wszystko nie wnikam. Mamy wolne. Wolne widać od razu, że nam spada w dół elegancko. Teraz nawet do 300W spada. Także nie. Od czegoś miał odniesienie na pewno. Szybkie,
leci w górę. Za bardzo mu się nie spieszy, ale sobie, słuchajcie, leci. Dobra. Nie ma co patrzeć w ekranik. Ładuję stację do pełna. Alpower R1500, nie 1800. Nie wiem, co mi się pomyliło, ale tak już po prostu zostanie. Ładuję do pełna. No i robimy rozładowanie, czyli dalej standardowo lecimy z tematem. Potem już rozładowanie, później ładowanie i dalej. Także teraz idziemy do prezentacji panela. Można testy dokończyć przy, tak powiem, szybkiego ładowania. Także jak widzicie, nie wiem, może temperaturę musiał osiągnąć swoją odpowiednią albo cosik. Na spokojnie jest 1500 W. Troszkę rozładowałem. Kładziemy, pyk. Co się stanie się? No i mamy bardzo ładnie. Szybkie ładowanie, bezprzewodowe. Około 9 minut zostało do końca, bo co tam 3% uciekło. Ale działa elegancko, także fajnie. Dobra, ładujemy do pełna i lecimy z testem. Tak się prezentuje rozłożony panel. 200 W, 4 sekcje po 50 W. Dokładnie mamy tutaj, słuchajcie, 200 W plus minus 5%, czyli jak każdy panel, jak jest za gorąco, to straci na mocy, jak jest zimno, to zyska, że tak powiem, na mocy. Obwód otwarty 44 V, czyli tego tutaj się trzymamy. Mamy 44, 45, 45 to mamy 90 V. Jeśli chcąc podłączyć takie dwa panele, to tak się mieścimy, tyle że w tych 95 V. Także na te volty trzeba bardzo uważać, bo to urządzenie nie lubi, jak jest za dużo. Moc, z mocą sobie da radę, ale niestety z prądem już nie bardzo i może się uszkodzić. I przy pracy ma średnio 36,6 V. Także panel jak każdy inny, tylko że można go poskładać. Ma takie cztery nóżki, przewody wystające. Tutaj mamy około metra przewodu, zakończone z łączami MC4, czyli wszystko jest w standardzie. Dedykowany przewód do tutaj Alpowera. Także wpinamy sobie tylko, cyk, cyk, proszę się nie bać, za mało moc, żeby tu się jakieś iskrzenie pojawiło i też za mało słońca. I dodatkowo mamy też drugi taki przewód, już bardziej uniwersalny, bo tutaj mamy końcóweczkę, pod którą można wpiąć dużo różnych tematów, które będą działać w zakresie do 50 V. Tak naprawdę trzeba to liczyć z takiego panela, żeby się coś nie uszkodziło. Także słońca nie ma prawie w ogóle. Takie zachmurzone jest, za chmurką słońce. A panel nam generuje, słuchajcie, 39 W. 40, czyli 20% mocy. Jak go testowałem w pełnym słońcu, to i 190 W też z niego szło. Także jak każdy panel, jak ma dobre warunki, to się sprawdza i działa. No, prosty temat, także lecimy z testem dalej. Pod koreczek, także wtyczka, cyk. Jak ja to mówię, ten sam wattomierz co zawsze. Oj kurde, się zaprzeć, a ta guma przeszkadza. Ta guma mi przeszkadza, a już jest. I standardowe obciążenie jak przy każdym teście, czyli plus minus 500-600 W. W tym momencie leci 567, pokazuje powerbank. O, tu nawet podobnie 565 pokazuje, także różnie z tym bywa. No i nic, lecimy z rozładowaniem, później lecimy z ładowaniem, zobaczymy ile od nominału jest straty na rozładowaniu, później jaka jest strata, żeby to naładować, pomiędzy tym wszystkim różnica, i wpisujemy na tablicę.
A w przyszłości jeszcze do tych wszystkich moich powerbanków mam trochę planów, także testy przeciążeniowe, inne takie rzeczy się pobawimy, tylko czas, jeszcze raz czas. I rozładowany. Powiem wam, to mi się podoba w tych Alpowerach, że do 5% rozładowuje. Tutaj macie jeszcze te wszystkie użyteczne, a tutaj jeszcze tego prądu jest mnóstwo na tych procentach tak naprawdę. I już go tutaj mamy. Światełko, o, jest 0, także mamy 950 watogodzin wyciągnięte. I co? Bierzemy teraz i ładujemy. Watomierz zresetowany. Leci już 800 watów. Ustawiona jest pełna moc, także pod koreczek. Takich mniejszych, że tak powiem, maluszków testy idą szybciej, bo mniejsza pojemność, mniej rozładowania, mniej ładowania, także mamy 95%. Tutaj wszystko zwolniło, jak to zawsze przy górze, na spokojnie sobie dobija. A i niecała godzina, a mamy już 1037 watogodzin. Także pod koreczek. Koniec ładowania. Także tu 100% mamy, tu 100% mamy, a tutaj mamy pobrane z sieci jakoś tak by to, o, jest 1218 watogodzin, także zapisujemy, liczymy i kończymy te testy. Policzone, także pojemność deklarowana 1152 watogodziny, udało się wyciągnąć 950 watogodzin, co nam daje 93%, ale do 5% żeśmy go rozładowali, także śmiało można zaliczyć 84%, że zostało wyciągnięte. No i ładowanie mamy w drugą stronę, czyli wsadzone zostało 1218 watogodzin, co nam daje 106%, ale też jakbyśmy ładowali od samego dołu, no to trzeba naliczyć, zaliczyć, że było 107%, także widzicie, jakie są różnice w ładowaniu i w rozładowaniu. Tak to wygląda niestety, przetwarzanie z prądu stałego na prąd przemienny cały czas generuje straty. A finalnie to wygląda tak, że tutaj mamy 84%, jak widzicie, do starszy brat też 84%, także na starcie jak na razie wszystkie powerbanki, magazyny energii przenośnej, w ogóle power, już zapomniałem w ogóle, jak to się wszystko nazywa, już późno jest po prostu. Także wiaderko prądu jak na razie ogarnia to, co ma ogarnąć, fabrycznie ma ogarnąć. I mam pomysł właśnie do tych wiaderek z prądem na bardzo proste, takie off-gridy. Bardzo, bardzo proste. Zrobię o tym materiały, tylko czas. Muszę się przygotować, muszę sobie panele zamontować z odpowiednimi prądami też. Spróbuję wam pokazać właśnie, bo akurat mam na różnych panelach, jakie są właśnie te napięcia, że czasem ślepe patrzenie, że można podpiąć 600W, 700W, 800W może nas zgubić przez to, że jeden panel 400W na przykład w obodzie otwartym, tak jak mówiłem tutaj, to co liczymy, będzie miał 50W, a drugi panel 400W w obwodzie otwartym będzie miał 40W. I tutaj się można zdziwić. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, w opisie filmu standardowo wszystkie linki, kody, promocje i... mikrofon mi się włączył. I hałasuje. Także jak chcecie, tam sobie zaglądnijcie. I co, słuchajcie, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej, bo powiem wam, tematów się nagromadziło. Także będę testował. Szczęścia, zdrowia.